Jako, że coraz częściej prosicie mnie o przepisy na rzeczy, które można zabrać ze sobą, dzisiaj będzie śniadaniowa owsianka à la Snickers. Może być śniadaniem na wynos w dni, kiedy nie możecie zjeść go w domu i musicie zrobić to w pociągu, autobusie, metrze czy gdziekolwiek, albo bardzo solidnym drugim śniadaniem do pracy. Zobaczcie filmik. Hey! Have you seen us lately? Calling all the shots, even when the ninja roster. Time to know, it's time to believe that the time is now that we're gonna make it bleed. Top shelf is always open. That's the place where Kessel rocks the water bottle floating. Daniel and Henrik are always... Płatki owsiane po prostu gotuję w wodzie i mleku, w tych płynach. To już zdecydujecie sami, jakie to będą proporcje. Na opakowaniu zawsze jest napisane, żeby gotować je 15 minut, bo to są płatki górskie, ja gotuję koło 4 i też są dobre, także gotujcie ile lubicie, ja gotuję koło 4. W czasie, gdy gotuje nam się owsianka, zrobimy nasze fistaszkowe nadzienie. Ja tutaj mam akurat w pudełku 100 g serka, czyli tyle, ile potrzebuję na dwie porcje, więc będę mieszała bezpośrednio w pudełku, bo po co brudzić kolejne naczynie. I do tego dodaję 2 łyżki PB2. Takie bardzo płaskie, żeby nie przesadzić tutaj z tym. O. I po prostu teraz to wszystko rozprowadzam. Robi nam się taka gęsta pasta. I gotowe. Czekamy teraz na owsiankę i będziemy ją przekładać po kolei wszystkimi składnikami. Zapomniałam jeszcze o tym, że do tego nadzienia musimy dodać słodzik. Ja dodaję 2 tabletki, bo mam podwójną porcję, czyli na jedną porcję dodajecie 1 tabletkę. A do owsianki dodaję słodzik pod koniec gotowania. Po prostu wrzucam całe tabletki, tam jest jeszcze tyle płynu i wyższa temperatura, że one się bardzo dobrze rozpuszczą, nie trzeba ich wcześniej rozgniatać. Gotowa owsianka mojego wykonania ma taką konsystencję, gdy jest jeszcze gorąca. Ona potem zrobi się dużo bardziej twarda, więc ilość płynu dobierzcie do swoich preferencji. Ja lubię owsianki, kaszki i wszystko takie, wszystko tego typu tak twarde, czy tak gęste, żeby po prostu się kroiło łyżką, kiedy jest na zimno. Na ciepło lubię różne wersje, ale na zimno ma być właśnie takie już bardzo zbrylone. I takie to właśnie będzie, kiedy ostygnie, bo robimy słoikową owsiankę na zimno, na drugi dzień. Teraz czeka nas najprzyjemniejsza część, czyli układanie po prostu na całej naszej układanki owsiankowej. Tu mam jeszcze karmelowy Deep Walden Farms. No, to jedziemy. Wsadzamy teraz najpierw łyżkę naszej owsianki. Na dno, może 2, żeby dno było takie bardziej solidne. Ja od razu robię 2 słoiczki, także wybaczcie mi pewną zwłokę. Teraz proponuję po łyżce tego naszego kremu fistaszkowego. Dobra, może przejdę na robienie jednej, a potem zrobię sobie drugą, żebyście nie musieli tutaj mnie pół godziny oglądać, jak układam 2 owsianki. I staram się to tak rozmazać po całym tym dnie, żeby nie było tylko na środku. I znowu, teraz nakładam łyżkę owsianki. I ten nasz dip, on jest taki bardzo, widzicie, taki budyniowaty. Więc nakładam go małymi porcjami w różne miejsca tutaj tej warstewki i nie kładę go już tak dużo, bo on jest bardzo intensywny w smaku i mocno słodki. Tyle dosłownie wystarczy na całą warstwę i jeszcze nożem to tak rozmieszam, żeby było wszędzie równomiernie, a nie takie duże skupisko, bo może być po prostu zbyt intensywne i zbyt słodkie. I teraz kilka solonych fistaszków. Jak nie lubicie takich dziwnych połączeń, ale pewnie lubicie, skoro oglądacie film o tym, jak zrobić snickersową owsiankę, użyjcie niesolonych. O, tyle wystarczy. To ma być tylko taki akcent. I znowu owsianka. Tak, żeby porządnie zakryć poprzednią
warstwę znowu troszeczkę tego kremu fistaszkowego. Rozprowadzamy równomiernie. Owsianka ponownie. Troszeczkę dipu karmelowego. Troszeczkę fistaszków i na koniec znowu łyżka owsianki. Tak właśnie wygląda gotowa porcja. Możecie ją sobie jeszcze udekorować. Ja ją zaraz udekoruję i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało już gotowe. Tak wyglądają moje gotowe słoiczki. Położyłam na wieś jeszcze po łyżce masła orzechowego klasycznego. Może to być również takie rozrobione z PB2. I troszeczkę fistaszków. Tak się prezentują nasze owsianki, gotowe do zakręcenia i jutro w drogę na wczesne śniadanie. Żegnam się z Wami, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!